Orkan Barbara stworzył mi niepowtarzalną okazję do sprawdzenia Rode Video Mic Mi w warunkach jakichś bardziej wietrznych i z włączonym oczywiście trybem samolotowym. Poprzedni test zrobiłem bez tego trybu samolotowego, także zakłócenia stacji bazowej skutecznie przeszkadzały w ocenie tego mikrofonu, a szczególnie w ocenie tego mikrofonu pokrytego deadkitem, wiatrochronem deadkitem. Czekam na jakiś podmuch wiatru. O, teraz idzie trochę solidniejszy. Jak na złość się trochę uspokoiło, kurde. I oczywiście, aby test wyszedł, muszę niestety dokonać zdjęcia mikrofonu i deadkitem. Raz, dwa, trzy. No i tak słychać mnie nagrywającego się z Samsungiem Galaxy S8. Teraz, kurde, porządny wiatr. Czyli co, muszę jeszcze raz włożyć, byle szybko. Dobra. Powinieneś zauważyć różnicę. Powinieneś zauważyć różnicę. Z deadkitem, bez deadkitem. Tryb samolotowy, który wszystko popsuł. W zasadzie brak tego trybu, który wszystko popsuł na poprzednim teście. Ale przy okazji uświadomił konieczność wyłączenia trybu samolotowego. Także cieszę się, że filmiki mają jakiś oddźwięk. Widownia się polaryzuje, także jest i oddźwięk pozytywny, jak i negatywny. Co najbardziej youtubera cieszy.